Kolega tam poszedł nam przynieść winę tu, a my teraz sobie popatrzymy, bo na wejście siódmego gołębia, bo widzimy, tu małżonka zauważyła pierwsza z tyłu, właśnie tak jak mówił kolega Czesław Wellulis i wchodzi. Czesław, tam jest następny. O, tak, tak. I jaki jest? Ja jestem na locie w Zlewie tutaj. Ja miałem 5,5 godziny, potem czekałem. No już 7. Tutaj czekamy. Kolega Henryk właśnie rozmawia z Marianem Kaczyńskim. To pozdrawiamy przy okazji Mariana. A Marian ile ma? Zapytaj się, ile Marian ma? Marian, ile masz, Marian? 27 teraz. A ile dał wtedy? Ile dałeś? 55 dał. A ruszył już to wszystko, co chciał ruszyć na te długie loty? Ruszysz? Ruszył te? No, się pyta, czy ty ruszyłeś wszystko, co na te długie loty chciałeś. Może kolego nasze pokaże. Już, sekunda. Teraz Marian chwilę po te... Aha, no ruszył. Czyli no, będziemy dobra. Mieli tutaj do oglądania. No, dobra, no ty miał być niebieski, a jest jaki? Bo chcę właśnie powiedzieć, aha, że rok 10, 41, 165. Tu kolega ma córka Winnetou, a to jest córki syn. To jest wnuk Winnetou. Wnuk Winnetou, tak. Ale to jest lotnik teraz, co był na locie u ciebie? Nie, on nie był. A ty pesa ma? No bo odpoczywał. Aha, ale on był tylko teraz... Teraz odpoczywał, został. Mhm. Bo widzę, że to będzie gąbek pocztowy, nie? Poprosz, on jest naklapiany ten, tak? Jest klasa gąbki. A mówisz, Winnetou jest niebieski, tak? Zaraz go przyniosę. Mhm. Winnetou to jest as, ale to jest znowu Winnetou, to jest wnuk znowu, nie? Mhm. Jego matkę ma tu kolega. Kolega weźmie, zobaczy, opowie nam, czy to rzeczywiście ma, jak w budowie wygląda. Bo Czesław ja to będzie bardziej na swoje zwraca uwagę. Gołębie. No, to są najładniejsze gołębie, najlepsze Czecha. Ja już nie będę go oceniał. On, zresztą on się same bronił usuwinikami. Widać po prostu, że jest gołąb. Nie, ale tak jak kolega jest. Go weźmie do ręki, zobacz, powiem. Im co cięższe. Pokażmy skrzydełko, pokażmy Czesław. To jest skrzydło, bo to każdy hodowca chce zobaczyć. Skrzydło krótkie ramię jest i jest gołąbek. Jest gołąbek dobry. Takie wyselekcjonowane. Pokażmy tak go bokiem. Czesław, tak chyba jest, bo młode widział Czesław, tak bokiem, tak bokiem pokażmy. Tak jest, gąbuszek jest roczniak, ptaszek szybki widzę. Wnuk Winnetou, tak? Tak, wnuk Winnetou, jego matka latała. Z 2010 jest, czy nie? 13? On jest 16. 16 roczniak. No, on jest 16, to jest... 74, 10, 438. No, 438. I jest wnuk 440. Winnetou, co w zeszłym roku był jedyny, co w Lewie ma piątkę. 5 konkursów na młode lot, tylko jeden miał. I to jest wnuk też Winnetou. To jest wnuk Winnetou i tam jest taki sam gołąb. I też jest wnuk Winnetou. Także dużo gołębie mam w tą linii. Tutaj słyszę właśnie o kolega Henryk, rozmawiał z kolegą Dudą Zbigniewem ze Starogardu. Ile miał Zbyszek? Zbyszek miał dwa. Dwa, tak, ale oni mają dalszy kilometr. Tutaj natomiast, jak rozmawiał Czesław, to mówił chyba jeszcze na razie nie mieli hodowcy za dużo gołębi. W Starogardzie ma jeszcze Wesołowski dwa też. Wesołowski ma dwa i Felski miał też dwa. Dzwonił, nie? Felski też, Andrzej. Też, to mają. O, jest. O, jest. Nakrapiany taki, niebieski nakrapiany. Chodź. Jaką ma obrączkę? To jest oryginalny Jansen. Chodź. Stuprocentowy po Jansenach, tak? To zaraz się dowiemy jeszcze o tych... Nie piknął? Chyba... Zobaczymy. Słychać troszeczkę. 28. 42 gołębi, to mamy już prawie 20%. To się jest przejący wiatr. Ten przejący nie jest taki zły, wiesz? Ja to się cieszę, że blisko mam, bo nie muszę daleko jechać. Odbiło! I jaki to był? Z którego roku? Już pan mówię. A Czesław, ten ostatni, co z którego rocznika był? Dwulatny. No. Nie, to jak niebieski to był rocznik. Rocznik też? Co? 15, dwuletni, dwulatek, no. Dobrze, czekamy. A ile dałeś, Czesław? Czesław, a ile dałeś roczniaków na lot? Postawiłem 9 roczniaków. A ile dałeś? No, nie, na razie. 15. Jest, był chyba roczniak. Co zobaczymy? Nic, nie, to tam inne. Jeszcze tutaj też, tak jak mówimy, hodowców jest około 30, 12 czy 14 mówił, że dał, tam leciał. 12 czy 14 hodowców dało teraz na ten lot 400 gołębi. W Starogardzie Gdańskim na pewno poszło ich więcej, ale też widzimy, że straty są, to jest już 8 lot.
Tu kolega Henryk powie nam, ile, jak tam w tym roku idą loty tam w oddziale? Słabo, dużo strat. Dużo strat. Najgorsze była ta pierwsza 500 w maju. Ostatni lot w maju, ta 500, to straty wszyscy mieli. Nie tylko my, ale całe tu oddziały. No tu też, a co? Ten. A tutaj mamy teraz, ty już mamy tego Winnetu? Tak, to jest cały as. Ale widzę, że zostawiłeś Kipesa cały czas i jeszcze nie. Nie, to nie jest, ma Kipesa jeszcze. Kipesa ma, ale... Poczekaj, poczekaj. Jest gąbek, jest. O, to jest 7402. To jest pod lotnicy od Jarka. Żałki. Żałki. Następny siada. To jest... O, następny. Czyli to jest dziesiąty? A ile mamy gołębi? To jest dziesiąty. Jest dziesiąty? Tak. Słyszymy. O, to jest 7501. Król. Zobaczmy, jakie pamięć. No, kurde. Nie mam sprawy. I pan, ale zobacz. To jest super as. Okularów nie ma, wszystko widzi i pamięta. Pokażmy teraz. To jest super. Pokażmy go bokiem. Najpierw go z boku pokażmy. Tak, gołębi. Nie ma lepszych gołębi. Pokażmy go z boku. Bo on ma zawsze najbliżej. Niebieski. Tutaj zobaczmy, my tutaj niedługo zdjęcie i pokażemy, ale tak, pokażmy, to jest gołąb z 2006 roku, ma numer 24 i jeszcze ma numer starego oddziału z Blewo 0415, czyli tak. Widzimy 11-letni gołąb, podstawa tak. Rozpudowego gołębnika u kolegi krótkie Czesława. Krótkie ramię, uwierzenie, szybkie skrzydło, jak byłem strzewem, to szedł jak burza, szosta dokładnie, przyprowadził cały peleton, był pierwszy z całego peletonu, on, pierwszy, najważniejszy. To białe piórko. Pierwszy był. W drugim skrzydle, bo widzimy po lewej stronie ma, po lewej lewe, stronie. Tak. I tu kolega, lotkę. A kolego pojedli córce jego, sam. Dostał, sam? Chciałem go kupić, panie. A z czym był sparowany wtedy ten, co dostał kolega Henryk? To jest... No jabłuszko, jego córka, a no, sam jest jeje tam, nie? Ten biały piórko teraz ma. Samiec jest też od ciebie później. Ach, też ode mnie. A bo ja dałem późniaki po lotach. I zdali jednego późniaka, córce Winnetu i dostali, jak chciałem go kupić, takiego samego imię. Czyli widzimy, z jednym białym piórem. Z lewej strony ma, jedno białe pióro. Jo. Przez to poznam po nim zawsze gołębie, nie? Teraz te, co weszły tutaj, dzisiaj mamy 10 gołębi, to jest chyba większość, to są po Winnetu. Tak, tak, tak. A ten Jansen, który mówiłeś, to jest po jakim? Jansen, to ja miałem kiedyś od Rysia Grabana z Lubichowa, Jansenka. I ona biedna mnie zdechła. Czyli po oryginałach Jansena to było. I znaczy po wywodzących się od Jansena gołębi. Tak, oryginał. Ona była oryginalna. Rysiu ją miał sprowadzone. To była oryginalna Jansenka. Rozumiem. I ja sparował z moim samcem i właśnie wychowałem te gołębie. Tu jest kolega z Lubichowa, może potwierdzić, dałem dwa gołębie Ryszardowi Grabanowi. I ode mnie oryginalna, jest, po tym właśnie Jansenie. Nie, tu, zobacz, pan idzie. Widzę, tu. Za brzem to tak nie widzę, ale tu będziemy widzieć go za chwilę. To jest ten, to jest niebieski. Już szybko. Nie, on zakręci. O, to jest 72-38. To jest po Holendrze. Ale przychodzą, wiesz co, Czesław? Przychodzą z tej strony, co ty mówiłeś. Tu mówię, od Starogardu. Od Starogardu. No. I dały, sparowali koledzy późniaka ode mnie z jego córką i dostali takiego samego cholera. Przez to, żebym zmienił kapelusz, bo inny kapelusz noszę. Bo chciałem go kupić, też dawałem męski, 50 zł. Też męski. 50 zł dawałem od razu. No wie pan co? No i nie chcieli mnie sprzedać. To suma rzeczywiście zabójcza. I takiego samego dostali. Może o cenach nie rozmawiajmy na razie. No. Dobra. I to jest właśnie, to jest as. A tu mamy tego Winnetu. To jest cały as. I z czym masz go teraz sparowany? Ja bym go nie sprzedał za nic. Czesław, z czym masz teraz sparowanego? Wnuczka. Z jego wnuczką, czyli taki imbred będzie. Młode to są imbredy takie teraz już po tym bardziej. Dwa razy miał inna samica. A na ogiera go też robisz? Nie. Nie. Teraz mu dałem wnuczka i patrzałem wczoraj. Cholera, ciemne jajka są. Czyli są zalegnięte. No to dobrze. A jeden zostaje na pewno na mnie. A jeden wstawimy nas na giełdę, także będzie można go sprzedać. Ale kto go będzie miał wreszcie super gołębia. No, nie zależy jakie swoje miał też, nie? No, dobrze. No, a my tu sobie czekamy na przylot kolejnych gołębi. Tak, widzimy? Tu. Na gołębi przyjadę. O, ja widzę, bo tutaj my obserwujemy. Tutaj te gołębi, o tu widzimy, o, przylatuje stąd. Ona krążyła. Ona czy on? On, samczyk naprawdę, ale pięknie, siadł od razu, wszedł. No tu widzimy, a w międzyczasie nam też Czesław przyniósł. Dzisiaj piąta była, ale ona lubi pierwsze. A ten jest, widzę, ona ma takie brązowe, takie centki tutaj tak, na tych czarnych paskach. Tak, bo to jest... Z którego roku gołąb? Poczekaj, pokażmy go. 2015 chyba gołęb, tak. 15-74-05, to jest ten, co na tych listach i tak, występował. Tak, to jest córka, to jest lotniska, była w zeszłym roku. Pokażmy, najlepsza roczna tak, u nas, nie? Bokiem, o, zobaczmy.
Super, super. O, zobaczmy. No. Teraz właśnie z lotu wróciła ona. Piąta, teraz była piąta, zeszły raz była druga, a tamte była pierwsza. Ona tak lubi dużo razy być pierwsza, nie? Tutaj mówimy o lotach na gołębniku. Nie daruje, nie? Nie ale ten gołąb, czekaj, w zeszłym roku... Ma trzeci rąk, pewnie skrzydełko, super niezawodna samiczka, jest piękna. To jest ta, co była na zeszłym locie, miałeś drugiego gołębia w oddziale, tak? Tak, i ona była pierwsza. Ona była u pierwsza. Ciebie była pierwsza, tak, a była tam, druga w oddziale. U ciebie była druga, wszędzie. W oddziale 074? Wszędzie była druga, w lidze wszędzie, bo ja jestem pierwszy lidze, nie zawsze, nie ma sprawy. Nie? Jestem hodowcą mistrz, tam ta budka świata. Widzimy to. No ale to wiesz, Czesław, tak szczerze powiedzmy, to mistrz napisać sobie może każdy, nie? Ale tutaj... Ale tam są potwierdzenia. To widzę, rozumiem. Są potwierdzenia. Mamy prąd, że kolega jest siedzi tu, obserwuje. Oko ma winę, tu wszystko jest... Po prostu samiczka kupę warte, bo to jest dopiero rozsiek, nie? Mm-hmm. Przednią dopiero, a ja ostatnio... Ja widzę, że... bo tak, on mówi dwuletnia, kupę, ale poczekaj, on mówi kupę... To jest dwuletnia. No dwuletnia, ale no bo jako Rosjan była najlepsza lotniczka, nie? Nie ale Czesław mówi, że kupę warte, ale tutaj mówi, że jej 50 zł by nie dał, co tam coś to tam... 50 zł dawałem, czekaj, czekaj, ma... Między nami daje rozliczenie koleżeńskie. To właśnie trzeba powiedzieć, no. Ale ja chcę ostatni rok... rozliczenie koleżeńskie. Ja chcę się, tu kolega Henio nie chce. Mam parę kolegów, mało, nie, bo prawdy nikt nie lubi, a ja idę prawdą, bo ja w Boga wierzę, nie? A tu mówię koledze, że ostatni rok, chcę odejść z tego. A tam przesadzasz. To żona, widzimy. To też trzeba podtrzymywać, nie. Nie, tu ptaszki tak latają, nas trochę zmyliły. Ale mamy te 10. O! Pięknie. I tak jak Czesław mówił, ze Starogardu. Przyleciały, czyli wracają? No bo to ze Starogardu, bo tam lecą z całą bandą pewnie i przelatują. O. I drugi, o pierwszy się pojawił nam czerwony taki nakrapiany. Niebieski już szedł. O jest, mamy, czyli 12 jest gołębi czy 13? 12, zaraz Przemek nam pokaże. A Przemek, z daleka przyjechałeś tutaj kibicować ojcu? Ja tu mieszkam. A co, myślałem, że kurde specjalnie gdzieś ojciec ściągnął. 14 sztuk. 14, to mamy 14 gołębi. Z 42, czyli mamy już prawie jedną trzecią. O, tu widzimy, tu. Zakręcaj i zarbysko. Tak, sobie krążą. Ale zobaczmy, one zsiadają, od razu wchodzą praktycznie. Tu nie ma... Poczekaj, nas mamy, o tak nakrapiamy. Jest następny? Tak, 15 będzie już. 15? Tak. Patrz na lot. Tu masz roczniaka, tak? Wnuk winę tu, może ktoś mi się, że ja blefuję. Nie, poczekaj, roczniaczek. A ja mówiłem 53 numer, mówiłem. 10439. No. No, dobrze. Wnuk winę tu. Elegancki ptak, rocznie. Zobaczmy, białej lotki nie ma. Czekaj, tak jak... daj go tu. Tego zaraz wezmę. Widzimy. Pojawiły kolejne dwa gołębie, zobaczmy, on tu ląduje, o tak. O, patrz, mamy tutaj, o i drugi. To już mamy 17 będzie wtedy z tego, co liczymy, tak? A ten czerwony to ma z jakichś innych gołębi chyba, co? Bo widzę... Ale do nie mówił nic, że takie, bo się pytałem, winę tu niebieski. O, tam jest, o zobaczmy, nie, tutaj inne, ale z tego kierunku przylatują. No. Czerwony to chyba gdzieś tam. Chyba zobaczymy. To kolegi z Lubichowa też, nie? Tam od was. No. O nim wspominał nam kolega Marian Kaczyński. My mamy szczęśliwy zakład, że ja mu dałem cztery młode i o litra zakład, że moje cztery będą lepsze od jego. Ale nie litra benzyny. Nie. A, wie pan co tutaj? Zobaczmy sobie i... się śmiejemy, wiesz. No, żarty, tak, to my sobie robimy żarty, bo musimy się... No jak wy w klubie weterana, tak? No to co. No. Tu kolego jest wnuk, winę tu, co mówiłem. To jest z lotu teraz? Nie, odpoczywał. Też i tylko jedyny znowu 5 konkursów. 10440. Tak, to jest... Dzwonił, mówię, że miał... Co? Miałeś Frankowi zadzwonić. A teraz nie ma czasu. Wnuk winę tu. Silny gołąb, silne skrzydło, krótkie ramię, potęga. Widzę w nim... Widzę w nim... O, idź, Akiro, tu jest, mówię, że... Wszystkie ze... Ale jak pięknie, coś pięknego. No popatrzyj, no tylko popatrzyj. Heja, 7-4. 4-7. Ty Czesław mówi, że to ostatni raz lotuje. Następny jest, zobacz panie. Tu następny, mówiłem. Idzie, i jaki, ciach. Już, teraz kocha. O, to ja pominę tu. To jest wnuczka. Widzimy, z prawej i z lewej to biało. Tak, tak. No bo wnuczka. Gdyby z prawej nie miała, to była jeszcze lepsza. No, bo by wtedy była taka sama jak winę tu. Nie, ona ma z dwóch stron, nie? Ta z dwóch stron, no. Chyba 17, tak? Czy 16 teraz? Albo 18 można, bo tu krąży kolejny gołąb.
też, o. Widzimy. Piękne podejście mają z tej strony. Ciemny teraz. Tak. O, było. 18, to się pomału do połowy zbliżamy. To będziemy może teraz tu patrzeć, bo może jak one stąd... Też by gdzie lepiej szło, szli. Ale była 300, nie? No, to jest też inna różnica duża. To jest 200 ponad kilometrów różnicy. W zeszły tydzień to będzie siedzieli, nie mogli się obejrzeć. No. Kolega Henryk tak często odwiedza? Ja akurat nie mam lotu. Aha. No dziś tak, jak nasze były godziny szybciej wypuszczone, to pierwszą piątkę jak dostałem, to mówię, jadę do Czech. No, zawsze to sobie w ciągu jednego tygodnia można obsłużyć kilka lotów. No. Do rozpłodu. Tak, tak, ale... To jest tutaj, jej matka chwilę, była od Jarka. My tu kibicujemy cały czas, przyleciało. Ile tam gołębi, Przemek, przyleciało już? 20, 13, 02. 20 gołębi. Czyli mamy pomału połowę, już będziemy mieli. A teraz ta jest do rozpłodu. To jest w rozpłodzie. Jej matka była od Jarka w Żałki. Mhm. I pojechał tam super jakieś gołębkach, nie? On tam nie mówi bokiem. I po prostu mam kilka gołębi tu po nich, pokazywałem. Ta 7402, 7401. Ta ma numer, poczekaj, ta ma numer... 0,74, 88,10. Ona teraz nie była na locie, ale lotuje się cały czas. Ona w ogóle nie jest. To jest nie, ona była na Młody najlepsza u nas tu. Ale lotowała. I od najlepsza no. Była w Młodych Lotach i od tego czasu jest tylko do rozpłodu. Nie? Czyli po Młodych Lotach ją wycofałeś do rozpłodu. Do rozpłodu. Aha. I teraz mam gołębia pożyczone tutaj od kolegi. I... Tak, od Jarka Wrzałki notabene. 86,34 samiec to jest. Tak, i to oni jest... są w parze. On pomału zaczyna ją pyścić. To jest Jarka Wrzałki, to jest 86,34 chyba po olimpijski gołębia. Tak, tak, tak. O, siada kolejny, 21 już. Syn Winnetu, brał Winnetu. No i też tylko z jednej strony. Tak. Syn Winnetu. I ona dostała teraz pożyczona tu od kolegi i myślę, że tu widzą takie gołębie jak syn Winnetu. Zobaczymy. Tutaj też koledze pożyczyliśmy jednego gołębia do rozpłodu od kolegi Arka Koniecznego, takiego syna z tego piątego lotnika mam Polski. Dowody, to spokojnie, nie to nie pokazuj, to później pokażemy. Na razie też i chcemy właśnie do tych gołębi z linii Winnetu właśnie zobaczyć, jak to się wszystko po krzyżowaniu będzie później w lotach sprawdzało. To później, kiedy odwiedzimy za rok czy za jakiś czas na przyszły, ale jak on się nie słyszy. Tutaj z tyłu, o, tu. Gdzie on leci? Tu. O, siada sobie. Wszystko stamtąd przylatuje. Kółeczko zrobi. A są zmęczone, widać, Czesław, zmęczone są. Tak, nie. Ale koledzy może myślą, że ja śpię. Ja trochę mi szkoda odchodzić z tego związku, ale odchodzę. Ale ja mam, wiem, kto ma asy. Widzimy, także ta, trzecia edycja. Nie ma żadnych spraw. Tak. Pipy. Ja wiem, kto ma asy, wszystko i oglądam sobie. O. Aha, nie ma to, tak trochę w konia robisz po prostu. No nie, bo jedni myślą sobie, że wejdzie do grybnika i śpi. Nie, nie, się śpimy. Schodzi następny. No dobrze, mamy 20 na pogłębie, wiesz? O, widzę, o jest. Tak. A te czerwone, Czesław, skąd masz mam gołębie? Tu, dostałem prezent od kolegi. Tu mamy takie gołębia innego, to był gołębi od Mariusza Dmitruka i ten to wcześniej to był jeszcze od raj... To był dek, czysty Jansen to był, pamiętam od góry, to tak. O, to będziemy sobie mogli oglądać, ale powiedzmy, bo tu masz czerwone takie gołębie, to też było z tych... O nie, to coś nie. Ruszek to czerwony. No i bo tutaj to to jest? Sławek dzwonił i ten Mazyga dzwoni, że Roberto kolega. Teraz będziemy rozmawiać. Teraz szedł dokładnie taki sam jak Winnetu. Z jednej strony tylko biały lotko miał. Wnuczka, mogę ją przynieść zaraz. To zaraz pokażemy. Teraz masz jakiego pokażę. To jest ta jeszcze nie zaniosłem. Bo... Zobaczmy, ten... A Zygmunt Jerzy tak nie skończy. Nie skończy, ja no właśnie. Kto tam był. Tutaj cały czas siedzimy sobie, rozmawiamy, wspólnie kibicujemy i te gołębie cały czas siadają. Tam kolega Czesław nam utkwił w gołębniku, tam coś przygnosi, przyniesie nam i pokaże. A w międzyczasie zobaczmy, 20 któryś już gołąb. Szósty. No to pomału już tam w połowę minęliśmy, do tych 42 się zbliżamy. O, słyszymy, odbiło go. I będziemy sobie tutaj zaraz poczekamy na Czesława, on nam tam opowie więcej o tych gołębiach jeszcze. Wnuczkę Winnetu chce przynieść. Chce wnuczkę Winnetu nam która pokazać. Z lotu. To z lotu. Ona miała też chyba to białe lotko, też tylko jedno. Tak, właśnie z tej lewej strony, zobaczymy. 27 gołąb siadł, ale ty nie przyniosłeś nam żadnego gołębia na razie. Miałeś tą samiczkę przynieść. Miałem tu przyniosłem, a kolega zagadany. Samca, a samiczkę miałeś tą z białą lotką. Aha, ja a to zobaczymy. A ja tu przyniosłem moje Rambo. Mam takiego ciemnego Rambo, co robi 10 konkursów i jest bardzo dobry. Ale ten gołąb. Ciemny właśnie, co siadał, to jest ten Rambo właśnie. To jest Rambo. Ale z jakiej to jest gołębi, bo to nie pasuje mi. To jest gołąbek. Ja takiego kolegi miałem dobrego Jarka Wodzki. No.
I to jest od niego miałem gołębie sprowadzone, ja tam mam od niego po jego słynnej papuszce, po jego najlepszej gołębie. I mam od kolegi Wodzki, tak? Jest parowane w parze. Mhm. Po, to nie od, to po, mieszanka. Po. Mhm. Od kolegi Wodzki Jarka, nie? A tamten też był taki ciemny? Z rodziny takie ciemne? Nie, ona była ciemnogrochowa taka, nie? A mój był ciemny. Twój był ciemny. I taki wiszec jest mi wierny jak diachli. Nie daruje, po prostu nie daruje. Zawsze musi przeważnie być w czubie. Nie ma, nieraz tam mało się zdarzy. Ale czubia, to kolega Czubek ma na nazwisko, to nie wiem, czy tak pijesz coś do tego kolegi? Nie, tak, nie, to żartuję. Ja kocham ludzi, ja bym chciał, żeby to kochali ludzie gołębie, nie? Bo ludzie są dzisiaj... Nie. Ludzie my, kochają pieniądze i młode dziewczyny. My jesteśmy u hodowców tutaj, gdzie właśnie są pasjonaci. Zwłaszcza ci z klubu weterana. Jo, i chciałem tylko wspomnieć, tu mam właśnie samiczka. Bo myśmy są na jesieni po lotach wymienili gołębie, nie? On dał mi 5 i ja mu dałem 5, nie? I mam tu po jego papuszce, on ma taka słynna tam papuszka, jego lotniczka. I właśnie ta papuszka mam sparowane, od kolega dał mi w prezencie tu tego z tymi papierami tam. To był Mariusz Dmitruka, gołąb, o matka, no a i, ojciec od ten od tego Jarka, od Jarka Wodzki. Samiczka oryginał, z tym od kolegi, co kolega mi dał, tego niebieskiego. 39-38. I tam powinni roku. Być super gołębie, mam dwa młody. To jest Eliasy, rodzina, to był ojciec, to był, ja pamiętam, to był wychowany u Rajmunda Szulfera po czystych deklakach od braci Elias. No. Te, co były, to były gołębie o numerach DV 011 10, tam 23, takie niskie numery, to były czyste, to był Jansen deklak od braci Elias, oni tu w 2008 roku byli razem. Bodajże w Gdańsku na stoisku byliśmy wspólnie, wtedy tam akurat się nam udało tych gołębi dużo załatwić. A matką jest gołąb od Mariusza Dmitruka, no niestety nie mamy rodowodu właśnie od matki, ale to był oryginalny brytyjski gołąb. A, no i tu będą pocztowe gołębie. No zobaczymy. Bo wszystko. To jest jego samiczka. Bo ten samczyk był niebieski. A ona jest też niebieska, jest to piękny młode. Zobaczymy. Dałem mu numer 7007, niech to hodowcy zapamiętają ten numer. I będziemy obserwować, jak się sprawdza. No, super gołębie są. Chcemy taki eksperyment zrobić, tutaj jeszcze właśnie udostępniliśmy koledze Czesławowi dwa gołębie, też takie od właśnie od Jarka Wrzałki, z takich gołębi, które ostatnio nabywał, to są, ja teraz nie pamiętam, ale chyba tam Jan van de Pasch, to z gołębi olimpijskich jest tam i później jest jednego, mamy gołębia, co jest takim słynnym, posłynnym gołębi od kolegi Arkadiusza Koniecznego, kolegę hodowcy bardzo tytułowanego, który też bardzo tak selekcjonuje gołębia i ma syna piątego lotnika Polski, to jest gołąb z 2017 roku, z tego roku, ale ze stycznia, on był 2 czy 3 stycznia obrączkowany, także teraz trzymasz sparowanego? To ta lotniczka, co była najlepsza jako młody sobie do rozpłodu. Tak. I tam na pewno będą to też pocztowe. Tego pierwszego, tego z 2015, a tego Darka Koniecznego, tego z białym lotkiem, tego młodego? To mam, oj, to jest córka ma winetu. Aha. Ona córka. Ten. Czyli będziemy właśnie sobie tutaj... I ma wszystkie loty, dopiero teraz nie była wkładana. Jest trzeci lot. Po lotnikach i do polotnikach zobaczymy. Po winetu, jak... oryginał winetu ma wszystkie 7 lotów zrobione i jest trzeci lęk. To kto ma takiego trzeciego lęku? Oryginalna córka winetu jest. Dobrze. Na razie patrzmy, 20 kilka gołębi mamy. 27, no to już niedużo nam zostało, 15. Tutaj jeszcze chwilę pobędziemy, ale też pomału będziemy naszą relację kończyć. Jeszcze chcemy dzisiaj podjechać do Gdyni, do Kosakowa. Tam musimy zobaczyć, co jest. No, też trzeba rodzinę odwiedzić. Ale lot nie jest lekki, bo tu kolega dzwonił prezes, syn prezesa naszego. I nie mieli gołębi. Jak ja miałem 5 gołębi, to oni gołębi nie mieli. To znaczy, że lot będzie cięższy. Bo tu co chwilę wiadomo, że telefony mnie tu nie było, ale gołębi po prostu widać po tych sztabie. O której macie dzisiaj otwarcie? 18. O 18. A sobie za te parę dni na listach konkursowych oddziału 074 Starogardański Kociewie będziemy mogli oglądać, jak te gołębie uplasowały się w tutaj oddziale, no, tym, gdzie dzisiaj jesteśmy na locie. O. Dwa ostatnie loty wygrałem, zobaczymy teraz trzeci. Tutaj w sekcji. W sekcji z lewo. Długo nie musimy czekać. Tu akurat przyleciał następny, tak. Siadł teraz sobie u góry, zejdzie. Mają bardzo wygodne do lądowania, bo duża przestrzeń, on sobie tylko zeskoczy. O, proszę bardzo. To 2015 rok chyba, nie? Biała obrączka, co? Czesław? No. 54-42. No, idziemy. Co znaczy obcowanie z gołębiami? Tak jak słyszeliśmy, kolega na emeryturze ma czas, poświęca bardzo dużo czasu, wtedy każdego jednego gołębia tutaj zna. I tutaj z tego pomieszczenia, tego tronu mistrza może sobie zawsze obserwować. A jak często trenujesz je w ogóle, czy w tygodniu, czy nie? W czwartki wjeżdżę do piesów,
lub Czarna Woda. Teraz tak za daleko nie jeździ, bo do pieców to jest 10 km tutaj. Tam ale w Pieszach i Jastrzą. Już jednego mi porwał, widziałem. Jak. U nas na jednego tam pod sklepem mówią Jastrzą, takiego sąsiedzi stoi pod sklepem. Kościele, no. To nie ten chyba. Aha, ale tu kolega może zobaczuje Jastrzą. Ja tu mam sąsiada, ma Jastrzębia wystawiona. No dzisiaj właśnie wystawił tam to, na pałą. To wisi, pięknie wygląda. No, przytylam, o jak się rusza. Czeka, ja wiem po co jest. No, po co? Wiem po co jest. Tam on ma czereśnie. Żeby szpaki nie siadały. Widzisz? No. Ale, ty, ale jak pięknie wygląda, ja jak widzi, ale bardzo wyważony. No, jak ładnie wygląda pan. Jastrzębia, tu ma, zobacz, tu ja. A my się rano zastanawialiśmy, czy to czasem nie zrobił tutaj na złość. No, a to ten, nie, będę czereśnie. Tam jest czereśnia właśnie. Wtedy, żeby szpaki. Oswojone. Ale ja myślałem, że będę się bać, a jakoś nie. Nie, nie przeszkadza. Ja zaraz mówiłam, że nie. Jest. 30 chyba już będzie. O. Tak, przyleciał oczywiście z kierunku tutaj, tak jak przewidzieliśmy. Przewidział kolega Czesław, przewidział ze Starogardu. My później poobserwujemy jeszcze. Tak, tak, widzę, o, siada. Widzimy. Też powinien tu? To. Mogę przyjdzie. Powinien tu? I numer wpiszemy. Powinien tu? Tak, wnuczka. Ona była sparowana właśnie, ta familia była sparowana z nim, w tym roku. Teraz, to przyniosłeś syna, jo. Zobaczmy, bo on jest taki sam jak... Zobacz, taki sam, nie? Tak, 11.60-44. Lotkę ma tylko, ale nie, ten nie, ma on ma dwa, ale też lewe skrzydło. Też tylko w lewe skrzydło. Lewe skrzydło, nie? To jest dwuletni, tak? Nie, 11. 11. Co? I to jest gąb, co leci od początku, od młodego, nie? Sezon do lot. Tak samo jak ojciec. On jest 6-letni już. Tak, tak. Poczekaj, zobaczmy, on tu te ciekawe ma te takie paski. Oni mają cyntki takie, powinien tu musi coś mieć, nie? No. Tu mają na lotkach takie i co są uparte. Uparte, on lata tyle lat, że heja, oj, te cyntki, to właśnie je winę tu. Ale winę tu też ma te cyntki takie? Też mają, tak. To są gołębie. Gołębie twardziele, oni po prostu, bo u nas się boją lotów, nie? Najlepiej by dali parasole gołębiom, a to jest linia, co nie boi się ani deszcz. Przepraszam, Czesław, o, kolejny? 30. Nie, to już więcej niż 30. Nie, 30. To nam zostało tylko 12 jeszcze. To pomało... A ta lotniczka, 7412, w zeszłym roku 14 lotów. 7 konkursów. Druga lotniczka roczna. O, odbita. Druga lotniczka roczna to była. 7412. Zobaczmy. A to jest... Zobaczmy, jak wygląda prawidłowa emerytura hodowli. Syn. Gołębie na pani, wszystkie znane. Czas spędzony, no. Budka specjalna do posiedzenia. Można sobie przyjemnie spędzać czas. Ja jestem ciekaw, ja oglądałem reportaż Mariana Kaczyńskiego wczoraj. On mówił, że na Brukselach włożył 40 gołębi. Tu jest skarbnik, wiceprezes finansowy. On mówił, że włoży na 40 na Bruksela. No to zobaczymy. No. O. Nie, zmiana zobaczymy. Decyzji. Zmiana. No to zobaczymy. O. Ja włożę 5. Ale my tu mamy no. Właśnie. Bruksela to jest będzie pod w lipcu, chyba, tak? Bruksela w lipcu jest planowana? Tak. Jest gołąbek, kocha mnie, bo wraca sezon i jest tuchły. Wszystko loty idzie, nie daruje. Jak nie chce go włożyć, to nie gada ze mną. Nie rozmawia ze mną. Muszę go włożyć. On chce lecić i koniec. Nie ma tego, że nie leci. Dobrze. Ja się kibię jednym kolorem. Mamy teraz Szymla, poczekaj, Czesław, tu mamy, on był na locie teraz, nie? Tak, tak, oczywiście. 2015 rok, numer 7406, jedyny Szymel, tak? Co tak, jedyny, tylko lotujący? Jest uparty, zrobił mi pierwsze 4 konkursy i teraz się uparł, jak Putin nas nie chce pokoju, nie robi mnie i powiedział mi, że już konkursu nie zrobił. Dobra, teraz nie zrobił już. A czemu on jest Szymel, bo nie masz tu żadnego Szymla w rozpodzie, czy masz Szymle w rozpodzie? Nie mam. No to jak on ci wyszedł wtedy? Ja tu mam takie gołębie, co byli czarne, o ten co włóczy. A nie masz Szymla, co ty kłamiesz, patrz. Przecież tam jest to Szymel. Jest samiczka oryginalna od Lisia Grabana, twojego najlepszego gołąbka. A, czyli masz, to jest z tego właśnie? Nie, to nie, ale... To ten wyszedł po jakich gołębiach? Mówię, że nie mam Szymla. Nie, a ten po jakich wyszedł? Te byli czarne, to są Bruksoldy te. Oni byli całe czarne, a później się robił Szymle. A rozumiem. Jako małe byli całe czarne. Tak, a ten jest jak się nazywa? Ten jest z jakich właśnie? A ten jest Szymon, bo on pochodzi matka. Ja miałem, o! Ten twój niebieski. Dzwonim. Tu kolegę Henryka pożegnamy. Ja miałem Szymelka. Brat Szymelki tu Henio. To jest po tym ma go na locie. Po tym. I to jest właśnie z tego. A ta Szymelka mi zginęła, nie? Zginęła, nie? A u mnie musi być... Oko ma takie, widzę, bardzo czerwone takie. Jo, oko musi mieć, ja patrzę na oko. Oko ma... Zobaczmy, czerwone takie.
Jest suparny gołąbek. Teraz ładnie. Ale nie to, co mówiłem, przychodzi, żeby ktoś teraz to myślał, co on tam za gąbkę przyniósł. Trzeci lotnik. U mnie nie ma na młode loty. U nas tu w Zblewie. To młody gołąb widzimy, no, nie? No, roczny to jest. Zobaczmy. Roczny. Nie, dwuletni to jest. Dwuletni 4,06. No. No, ale na młode zdobył trzeciego lotnika, mam puchar. Ja się zapomniałem jeszcze zapytać. Teraz no. Mówisz, dałeś 15 roczniaków, tak? No. Ile masz już teraz tych roczniaków gdzieś? Ja nie wiem, ja tam nie liczę, ja za dużo. Bo tu z roczniakami jest na takim locie, co roczniaki jak radzą, to jest dobrze, nie? Ja, to jest dla roczniaków ciężki lot, taki 510. Ja równo karmię dorosłe roczniaki i równo lotuję. U mnie nie ma. U mnie po prostu musi być dobry gołąb. Tu zostaje tylko sztama. Jakie gołąby nie nadaje się, idzie w pes. Tylko sztama zostaje, nic innego. Kończymy naszą relację, poczekaj. Bo mi rozmawiali, ma głębiej idą. Tak, nie tak. Idą, to jest, który już teraz? Przemek, weź tam zerknij. No już lubię. Na koniec, bo już to wszedł kolejny gołąb. Tutaj widzimy kibiców. Kibiców już... Poczekaj, Czesław. Ile mamy gołębi, Przemek? 35. Tak. Czyli nam zostało 7 gołębi. Tak, 7 gołębi. Tutaj poprosimy kolegę Czesława o podsumowanie lotu. Lot, mówię koledzy, jeśli ktoś to będzie oglądał, lot jest ciężki, bo tu miałem telefon od prezesa z Blewa tu, jak ja miałem piątki, nie było gołębi i tu miałem telefony, nie było, a ja jestem tu starym mistrzem, lotuję w sezon tłukę. Jestem hodowcą starym, 52 lata, ale mam sztama. I koledzy, jeśli zobaczcie, idę lot w lot, nie daruję. Ja jednym się dziwię, że co trzeci sezon lotują. Tu trzeba brać gołębie, to będą lotować. Tu jest sztama po prostu, kolego. Czesław, jeszcze tylko jedno. Tu jest sztama. Mamy którą godzinę teraz? Tu masz telefon? Nie. Gdzie, to mamy tam, zobacz, ja Przemek. Przemek, zobacz, która jest godzina, bo tak, pierwsze gołębie się pojawiły o godzinie 12.30, około 12.29, coś takiego, 30. 12.47. Czyli mamy godzinę i półtorej godziny tutaj zarejestrowane, siedzimy, kibicujemy, mamy 35 gołębi, na razie 7 brakuje. Jest ciężki i moim zdaniem znam się na tym fachu, bo tu sezon, sztama, dziękuję. O, także jak się nazywa, na razie kończymy, a sobie będziemy oglądać gołębie, które kolega tutaj ma i w rozpodzie. Zrobimy tutaj koledze Czesławowi takie zdjęcia, tym gołębie pokażemy. Tu jest sztama. I o rozpodzie będziemy rozmawiać może następnym razem. Córka, wnuki, Winnetu, wszystko pokazały. To tam wejdziemy, ale my pokażemy jeszcze jak tam wygląda, bo tutaj widzimy. Zobaczmy jeszcze co ciekawe. Gołębniki nie wyglądają za imponująco. Aha, i mamy na dole beton i u góry papa i posmarowana i wtedy na grubo, na smoła. Papa, jak tu kolega mi robił benek ze starej Kiszewi, to ja musiał gaśnicą gasić, bo to mi się wszystko spaliło. Tak od tych paleł, no. Ale jakoś się udało i teraz, bo byłem nerwowy, bo ciągle deszcz padał. Ciągle padało, jak żebym smarował, nie? A jak teraz dałem na gorąco wszystko, nie ma kropli tego. A beton lubi wodę, bo ja mam nie mam wieczników, jak mają tu mój kolega serdeczny, którego kocham i lubię, Ryszard Graban, mistrz nowego, ma wieczniki, jeny, co on ma za gołębniki europejskie. Koledzy, tam by trzeba to było. Zobaczymy, a na razie tutaj dziękujemy, bo o tym gołębniku, jak wygląda w tym rozpodzie, właśnie co ciekawe, popatrzymy sobie przy następnej wizycie, postaramy się w tygodniu odwiedzić kolegę Czesława i wtedy wejdziemy do tego rozpodu, co obiecywaliśmy, pokażemy gołębie rozpodowe i więcej te pochodzenie, te kojarzenia pomiędzy sztama, całą tu jest sztama, mogę tylko powiedzieć, że tu jest sztama. I na razie dziękujemy wtedy. Czesław, o tym będziemy rozmawiać przy następnym spotkaniu. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.